Kurna mać! Kurna mać, widzisz, co narobiłaś? Z całym szacunkiem, wasza łajdackość, ale to szef wlazł za taśmę i przewrócił drabinę. A jaki ból! Jakby mi kto piwo bezalkoholowe do gęby lał, a! No nie obędzie się bez lekarza, jesteś ubezpieczony? A skąd? No, masz szczęście, czyli sam bulisz za leczenie. Szefie, szefie! Dzień dobry, wasza skurwysyńskość. O cholera, Tomek, co ci się stało? Nic takiego, złamałem nogę. O, znam ten ból. Jakby ci kto piwo bezalkoholowe... Gadaj, po co przyszedłeś, bo każę cię skrócić o jajca. A więc mam dwie wiadomości. Po pierwsze musi pan zobaczyć wiadomości, a po drugie samochód odebrany z warsztatu stoi zaparkowany tam, gdzie zawsze. Po telewizorze ani śladu. Ostatniej nocy na skwerze Kaina doszło do niecodziennego zdarzenia. Grupa pijanej młodzieży świętująca 18 urodziny jednego z nich zbezcześciła pomnik ciemnie nam panującego Belzedupa. Mamy nagranie z tego zajścia. Obywatelu, to przedostatnie ostrzeżenie. Proszę zejść z pomnika. W przeciwnym razie użyjemy gazu. Jestem królem piekła! Jestem królem dupy! Król dupy, to ostatnie ostrzeżenie. Proszę zejść z pomnika. I okulary Batmana! Psikam! Nie, pokonany Piotra! Bydlaki! Taki pomniczek zniszczyć! Ja wam zaraz pokażę! Zarządzić zgromadzenie powszechne! Będę przemawiał! Związku z ostatnimi haniebnymi występkami młodzieży ogłaszam, co następuje. Zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu w piekle przez osoby poniżej 18 roku życia zostaje rozszerzony. Od tej pory wiek, od którego legalnie można spożywać alkohol, zostaje podniesiony z 18 do 21 lat. A co z papierosami? No właśnie, co z papierosami? Całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów zostaje utrzymany! Słyszałaś, Bożena? Co to było? Nie wiem. Coś chyba w garażu rąbnęło. Lepiej pójdę sprawdzić, bo to nie wiadomo.